Hej kochani, cieszę się, że słyszymy się ponownie i co prawda wiem, że na grupie obiecałam wam odcinek o Grzeszolskim, ale mam nadzieję, że sami rozumiecie. To jest sprawa, która wymaga troszeczkę więcej nakładu pracy, dosyć głębszego researchu i nie jestem w stanie je zrobić tak szybko, ale pod koniec ostatniego odcinka o Gawliczku obiecałam wam również opowiedzieć o postaci Ceglarka, która to rzekomo zainspirowała Józefa Gawliczka do popełnienia zbrodni. I historia ta będzie o tyle ciekawa, że przybliży nam trochę aspekt postrzegania wykorzystywania dzieci w dwudziestoleciu międzywojennym. A sama sprawa Ceglarka była, można powiedzieć, takim preludium do komentowania i rozpoczęcia działania ruchu na rzecz praw dzieci w owym czasie. Ujawniła m.in. sprawę wykorzystywania nieletnich przez elitę poznańską. Zbrodnie na dzieciach zaczęły być bardziej napiętnowane, a przymykanie oka na krzywdę najmłodszych przestało już być tolerowane przez społeczeństwo. Przyczynił się zresztą do tego sam tajny detektyw, na którym tak wieszano psy w naszym poprzednim odcinku. Myślę, że ta sprawa pokaże nam, że bardzo często dzięki tragedii jednostki można stworzyć coś, co w przyszłości przyczyni się dla dobra ogółu. Coś na zasadzie Amber Alert. Ale o wszystkim opowiem wam w swoim czasie. Na wstępie, zanim zacznę, chciałabym jeszcze was przeprosić, jeżeli gdzieś pomylę się w imionach i nazwiskach, ale prasa nie była zgodna co do personaliów oraz lokalizacji. Często imiona i nazwiska były stosowane zamiennie, były jakieś literówki, jakieś totalnie inne imiona, nie wiem dlaczego. Wszystko zależało od tego, jaka gazeta wypuszczała artykuł. Starałam się oczywiście trzymać jednej najczęściej stosowanej wersji, która zdawała się być najczęściej powtarzaną wersją. Ale mam nadzieję, że sami rozumiecie, że czasami, kiedy robi się research i sprawdza i czyta wiele artykułów, to mimochodem nawet człowiekowi zostaje w pamięci jakieś inne imię, inne nazwisko. Mam nadzieję, że się nie pomylę, ale w razie czego wybaczcie mi ten błąd. A teraz przejdźmy do całej sprawy. 8 marca 1932 roku. Ulica Dąbrowskiego w Królewskiej Hucie. 6-letnia Erna Pasiekówna, czy według innych źródeł nazywana również Ermą lub Emilią, oraz jej koleżanka, 7-letnia Magda Klimowicz, czy według innych źródeł Klimkowicz, wracają ze szkoły do domu. Jest to mroźny, zimowy dzień. Na zegarze jest nie wcześniej niż 11:30, ale też nie później niż 13:30. Dziewczynki spotykają na swej drodze pewnego uprzejmego, dość młodego mężczyznę. Prosi on zaprzyjaźnione koleżanki o to, aby jedna z nich udała się do sklepu i zakupiła mu papierosy. Erna i Magda nie chcą się jednak rozstawać i odmawiają mężczyźnie. Ten zdaje się nie być na nie za to zły. Nadal się uśmiecha i oferuje, że z chęcią kupi nieco cukierków tak uroczym i sympatycznym dziewczynkom. Te, ucieszone, od razu się zgadzają. Przecież nie na co dzień spotyka się kogoś, kto oferuje łakocie. Tajemniczy miły pan chwyta Ernę oraz Madzie za ręce i zmierza z nimi ulicą Dąbrowskiego w stronę Hajduk Wielkich. Tam, obok tunelu dworca kolejowego, zakupuje w kiosku cukierki ananasowe, które wręcza dziewczynkom. Zabiera je na dalszy spacer, kierując się w stronę Kochłowic. Kiedy dochodzi do ogródków, zaprowadza dziewczynki do jednej z altanek. Jak się potem okaże, była to altanka, która należała do Wilhelma Prawdy z Kochłowic. I nagle przestaje być tak miły i uśmiechnięty. Niemal natychmiast kieruje się w stronę małej Madzi i każe jej się rozebrać. Dziewczynka, bardzo wystraszona, spełnia prośbę mężczyzny, a nieznajomy, jak to określiła prasa, dokonuje na dziewczynce czynu niemoralnego. Stojąca nieopodal Pasiekówna, widząc, jaka krzywda dzieje się Klimowiczównie, zaczyna płakać i rozpaczliwie krzyczeć. Mężczyzna, zdenerwowany, najprawdopodobniej
bał się, że ktokolwiek usłyszy krzyki małej dziewczynki, chwyta dębowy kij, który znajdował się gdzieś w altance i zaczyna uderzać Ernę w głowę tak długo, aż dziewczyna traci przytomność. Jak się później okaże, ciosy doprowadziły do złamania kości czaszki. Magda, widząc jak mężczyzna potraktował jej koleżankę, boi się krzyczeć i pozwala dokończyć nieznajomemu to, co zaczął. Sprawca po zwieńczeniu swojego czynu opuszcza altankę, zabierając przy tym ubranie klimowiczówny, a później zawiesza je na wysokim ogrodzeniu tak, by dziewczynka nie była w stanie sama go dosięgnąć. Chwilę później pracujący nieopodal robotnik, Augustyn Lasota, słyszy przeraźliwy krzyk dziewczynki. Podąża za tym głosem i widzi rozebraną siedmiolatkę. Natychmiast udziela jej pomocy. Ta, wystraszona i zapłakana, mówi mu: tam, na płocie, taki czarny, duży chłop, tam w budzie leży Erna zabita. Augustyn próbuje pomóc Ernie, ale dziewczynka jest nieprzytomna. O całym wydarzeniu czym prędzej zostaje powiadomiona policja. Magdę zabiera do domu jej matka, a Erna w stanie bardzo ciężkim zostaje odstawiona do swoich krewnych zamieszkałych w Hajdukach Wielkich. Prawdopodobnie była to jej babcia. Dzień później zostaje przewieziona do szpitala w stanie naprawdę krytycznym. Ma rozległe obrażenia czaszki. Do tego samego szpitala zresztą zostaje przetransportowana Magda Klimowiczówna. Na szczęście jej stan jest dużo lepszy. Klimowiczówna opisuje całe zajście. Określa napastnika jako mężczyznę ubranego w kurtkę, bez płaszcza oraz kołnierza z czapką na głowie. Opis ten nie jest zbyt szczegółowy, ale trudno się jej dziwić. Jest małą, siedmioletnią dziewczynką, która właśnie doświadczyła prawdopodobnie traumy na całe życie. Ma więc prawo nie pamiętać dokładnie swojego oprawcy. Policja prosi więc o pomoc lokalną ludność. Oferuje 400 zł za pomoc w ujęciu sprawcy, a wtedy to były całkiem niemałe pieniądze. Prosi też o zgłoszenie się na komisariat świadków, którzy feralnego dnia widzieli mężczyznę z dwoma dziewczynkami, który kierował się właśnie w stronę Hajduk Wielkich. 9 marca 1932 roku, czyli dzień później, zostaje wykonana wizja lokalna. Policja próbuje odnaleźć jakiekolwiek ślady, które mogłyby im pomóc w schwytaniu i ujęciu sprawcy. Jednak wszelkie odciski butów zostały już przysypane przez świeży śnieg. Jedynym tropem zdaje się być oderwana deska od płotu. Prawdopodobnie właśnie dzięki temu ceglarczyk mógł wejść z dziewczynkami na teren altany. Oraz fartuszek klimowiczówny zawieszony na wysokim płocie. Zabezpieczony zostaje również kij, którym zadawano ciosy małej Ernie. Jednak te tropy nie są wystarczające, aby pomóc funkcjonariuszom w określeniu, w jakim kierunku podążył sprawca tej zbrodni. Policja postanawia więc sprawdzić policyjne kartoteki i poszukać tam sprawców podobnych przestępstw, którzy są na wolności. I tym oto sposobem trafiają na ślad Wiktora Ceglarka, który w roku 1929 został skazany na 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata za, jak to określiła prasa, zhańbienie 8-letniej Edytki ze Świętochłowic. Swoją drogą nawet ten wyrok pokazuje, jak małą wagę przykładano wtedy w tamtych czasach do krzywdy wyrządzonej dziecku. 6 miesięcy więzienia i to w zawieszeniu? To już za kradzież chyba dawali więcej. Policja postanawia sprawdzić podejrzanego. Jak się okazuje, mieszkał on wraz z żoną w Świętochłowicach przy ulicy Czarnoleśnej 30. Wyszedł z domu 8 marca, kradnąc swojej żonie 35 zł, a powrócił do domu dopiero 10 marca. Według żony w nocy z 10 na 11 marca wyszedł z domu, mówiąc jej, że idzie na komisariat policji.
i choć ostatecznie tam nie dotarł, to policji udało się go wyśledzić gdzieś w okolicy ulicy Wesołej i Bytomskiej. Tam dokonano jego wylegitymowania, a chwilę potem aresztowania w celu dokładnego przesłuchania. Ceglarek jednak wykorzystał moment nieuwagi funkcjonariuszy i wyślizgnął im się z własnej kurtki i uciekł, wykorzystując fakt, że w tych godzinach ulice były przepełnione i bardzo łatwo było wmieszać mu się w tłum. Zarządzono więc generalną obławę, w której udział brali nie tylko policjanci, ale również zwyczajni mieszkańcy miasta, którzy oddaliby wszystko, by złapać zbrodniarza. W końcu udało się trafić na ślad ceglarka. Ten jednak, niezrażony, widząc, że policja jest na jego tropie, uciekł na dach pobliskiego budynku. Cała sytuacja przypominała jakiś film akcji. Podejrzany wykazał się prawdziwym sprytem, bo gdy policja była przekonana, że złapała podejrzanego, wszak z dachu nie ma już ucieczki, no chyba że skokiem na dół, co oznaczałoby dla ceglarka rychłą śmierć lub kalectwo w najlepszym wypadku. Ale ten nie miał zamiaru skakać. Skierował się do pobliskiego komina i wskoczył właśnie do niego. Tym sposobem chciał przedostać się szybem do piwnicy budynku, a stamtąd szybko ponownie uciec. Myślał, że uda mu się tego dokonać szybciej niż policja zorientuje się w tym, co się właśnie dzieje i zbiegnie ze schodów. I być może ten plan nie był taki zły, ale z powodu zbyt dużej wysokości ceglarek zmuszony jest do powolnego osuwania się w dół. Inaczej spadnie i w najgorszym wypadku połamie sobie wszystkie kości. Daje to czas funkcjonariuszom na zejście i oczekiwanie ceglarka tuż pod szybem z wycelowanymi w niego rewolwerami. Cwany i pomysłowy uciekinier zostaje w końcu złapany. Potwierdza, że 8 marca spotkał dziewczynki i zakupił im cukierki ananasowe, ale do zhańbienia małej Madzi oraz do ciężkiego pobicia pasiekówny absolutnie się nie przyznaje. Wkrótce jednak pęka i opisuje policji cały przebieg zdarzeń. Na swoje usprawiedliwienie podaje, że tego dnia był bardzo mocno zamroczony alkoholem i nie do końca pamięta, co mu wtedy wpadło do głowy. W niedługim czasie zostaje zresztą rozpoznany przez swoją ofiarę, Magdę Klimowiczówną. Ceglarek jest 26-letnim ślusarzem. Jak wspomniałam wcześniej, przed 3 laty był karany za wykorzystanie małoletniej Edytki. Sąd był jednak dla niego wtedy bardzo łaskawy i wymierzył mu jedynie karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, a w dodatku zawiesił ją na 3 lata. Od tego czasu Wiktor Ceglarek bardzo się pilnował. Nie chciał przecież, aby sąd odwiesił mu karę. Trafiłby wtedy za kratki, a tak mógł spokojnie cieszyć się życiem. Wydaje się, że wszystko mu się w życiu powoli zaczyna układać. Ceglarek znalazł stałą pracę, ożenił się i można powiedzieć, że prowadził całkiem normalne, nieodbiegające od normy życie. Jednak demony znów się w nim obudziły. Niestety cała ta historia zdaje się być najbardziej dramatyczna dla małej Erny, która przebywa wciąż w szpitalu. Jak relacjonował to tajny detektyw, biedne dziecko jęczy, przewraca się na bok, wodzi błędnym wzrokiem dookoła. Straciło bowiem mowę, lewą rączką i nóżką nie włada. Wczoraj nie poznawała nawet ojca, który ze łzami w oczach, trzymając ją za rączkę, woła po imieniu, chcąc jej przywrócić świadomość. Jak wielka rozpacz targa nerwy ojca, jaki ogrom tragedii maluje się na jego twarzy, tego nikt zrozumieć nie zdoła. Dziecko zaczęło dopiero naukę, dobrze się uczyło, zaczęło poznawać świat i ludzi, a tymczasem patrzę na tę tragedię biednej, małej, niewinnej istotki, na rozpacz ojca i nie mogę pogodzić się z faktem, że wszystko to jest dziełem człowieka.
Zbrodnia ta odbija się naprawdę szerokim echem w całej Polsce. Wszystkich mrozi fakt dokonania tak okrutnego czynu na niewinnych dzieciach. Rokowania pasiekówny są bardzo złe. Nawet jeśli zdoła wymknąć się śmierci, najprawdopodobniej ze względu na zbyt rozległe uszkodzenia mózgu, dziewczynka będzie upośledzona już do końca swojego życia. Niestety, ku rozpaczy rodziców, mała Erna umiera 16 marca, nieco ponad tydzień po napadzie. W sobotę 19 marca odbywa się jej pogrzeb. Dziewczynka zostaje pochowana na cmentarzu w Hajdukach Wielkich. Ze względu na rozgłos, jaki zdobyła cała ta sprawa, w jej ostatnim pożegnaniu wzięło udział mnóstwo osób, najwięcej oczywiście z Hajduk i okolic, którzy chcieli pożegnać dziewczynkę ostatni raz. Sam Cyglarek został wysłany na badania psychiatryczne w Lublińcu i tak jak nasz niechlubny bohater wykazywał się sprytem podczas ucieczki przed policją, tak trzeba przyznać, że i tutaj całkiem nieźle sobie pogrywa, oczywiście na swoją własną korzyść, a nie korzyść całej reszty. Mężczyzna bowiem doskonale zdaje sobie sprawę, że wisi nad nim widmo sądu doraźnego, a co za tym idzie, kara śmierci lub dożywotniego pozbawienia wolności. Gra więc na zwłokę, symulując chorobę psychiczną, aż wedle prawa mija wyznaczony czas na rozprawę doraźną. Cyglarek, co w sumie nie powinno nikogo dziwić, zostaje uznany za w pełni poczytalnego i zdolnego do odpowiadania za swoje czyny. Zbrodniarz zmuszony jest opuścić szpital psychiatryczny i zamieszkać w areszcie, w którym oczekiwał na proces. Rozprawa rusza 23 września 1932 roku. W sprawie przewodniczył sędzia dr Radłowski w asyście sędziów doktora Strzelczyka i doktora Wanieka. Oskarżycielem głównym był prokurator dr Nawotny, a obrońcą oskarżonego został mecenas Dankiewicz. Ze względu na seksualny charakter sprawy, w dodatku popełnionej na dzieciach, rozprawa odbywała się za zamkniętymi drzwiami. W tym wypadku, pomimo wielkiego zainteresowania historią Cyglarka, tak samo zresztą jak historią Gawliczka czy wielu innych, tutaj nie było mowy o sprzedaży wejściówek na salę. Za drzwi wpuszczano jedynie świadków, rodzinę oskarżonego, rodzinę ofiar oraz przedstawicieli prasy. Cyglarek zostaje oskarżony o dopuszczenie się czynów lubieżnych na małoletniej Magdalenie Klimowiczównie oraz o dokonanie urazu cielesnego ze skutkiem śmiertelnym na małoletniej Ernie Pasiekównie. Grozi mu za to do 15 lat pozbawienia wolności. I nie, nie jest to błąd. Za wyżej popełnione przestępstwa, w których jedno skutkowało odebraniem życia 6-letniej dziewczynce, oskarżonemu w najgorszym wypadku groziło 15 lat pozbawienia wolności. Takie wtedy funkcjonowało prawo. W swoich zeznaniach Cyglarek przyznaje, że dnia 8 marca ukradł swojej żonie 34 zł, które przeznaczył na różnego rodzaju rozrywki i alkohol. Włóczył się również po restauracjach znajdujących się w Świętochłowicach, gdzie raczył się wódką. Zapytany o Madzie Klimowiczównę oraz Ernę Pasiekównę, ku zdziwieniu wszystkich oznajmia nagle, że tego dnia wcale nie spotkał dziewczynek, a oskarżenie go o zbrodnię jest zwykłym nieporozumieniem. Sędzia Rydłowski, słysząc słowa oskarżonego, poucza go, że negując swoją winę oraz wypierając się jej, pozbawia się tym samym okoliczności łagodzących. Jego zdaniem lepiej więc byłoby, aby oskarżony wykazał skruchę oraz przyznał się do zarzucanych mu czynów. Tym bardziej, że w toku przewodu sądowego prawda na pewno wyjdzie na jaw. Przecież przeżyła jedna z jego ofiar i z całą pewnością rozpozna go, jeżeli to właśnie on jest winnym. Cyglarek jednak uparcie obstaje przy swoim, co też sąd przyjmuje z rezygnacją. Tuż po oskarżonym zeznaje Magda Klimowiczówna. Zeznaje ona to, co już wiemy,
że krytycznego dnia ona i Erna zostały zaczepione przez mężczyznę, kiedy wracały ze szkoły. Był to siedzący na ławie oskarżonych ceglarek, którego rozpoznała bez cienia wątpliwości. Poprosił je o zakup papierosów, a gdy te odmówiły, obiecał im cukierki. I faktycznie, przy kiosku w Hajdukach kupił im wspomniane słodycze, które wręczył Ernie, a później zabrał je do altanki. Tam dopuścił się czynu niemoralnego na Magdzie, a gdy Erna, widząc wszystko, zaczęła płakać, spanikowana, chwycił kij i uderzył ją kilkukrotnie w głowę. Po skończeniu swojego czynu zabrał Magdzie sukienki i zostawił ją nagą, zapewne mając nadzieję, że nieodziana dziewczynka nie wyjdzie na zewnątrz szukać pomocy, zwłaszcza, że panował wtedy straszny mróz. Klimowiczówna, jak na siedmiolatkę, znajduje jednak sporą odwagę. Wybiega z altanki, zauważa swoje sukienki zawieszone wysoko na płocie i kiedy zauważa przechodnia, którym okazuje się Augustyn Lasota, natychmiast do niego podbiega i pokazując mu swoje ubranie, prosi, aby mężczyzna pomógł jej się odziać. Jednocześnie informuje go o tym, co się stało. Komisarz Stanisław Brodyniewicz zeznaje przed sądem, że na trop oskarżonego trafili dzięki policyjnym kartotekom, w których udało im się znaleźć informacje o wcześniejszym karaniu ceglarka za podobne czynności względem małoletnich. Dodatkowo obciążył go fakt, iż 8 marca, według zeznań żony, wyszedł z domu i wałęsał się po okolicy, nie do końca wiedząc gdzie i po co. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Policjant streszcza też przebieg aresztowania i gonitwy do podachu, którą już znamy. Budzi to podziw na sali rozpraw. Dodatkowo dowiadujemy się, że ceglarek bardzo długo zaprzeczał, jakoby dokonał zbrodni. Szedł w zaparte. Dopiero w chwili, kiedy zostały mu przedstawione fotografie Magdy i Erny, zdało się, że w ceglarku obudziły się jakieś ludzkie uczucia. Zaczął on płakać, załamał się i stwierdził, że wszystko pokaże policji oraz o wszystkim dokładnie opowie. Słowa zresztą dotrzymał, ponieważ w późniejszym czasie oprowadził funkcjonariuszy po miejscach, w którym doszło do uprowadzenia dziewczynek, i dosyć szczegółowo opowiedział o całej historii, całym tym wydarzeniu. Wywiadowca Rudniok oraz matka Madzi Klimowiczówny zeznają, że po aresztowaniu ceglarka policja zdecydowała się na pewien eksperyment. Na chodniku stała mała Madzia wraz ze swoją matką. Nieopodal podjechał samochód, z którego wysiadł ceglarek. Dziewczynka, widząc go, od razu się zlękła i schowała za swoją matkę, rozpoznając swojego oprawcę, choć nie była wcześniej uprzedzona o tym, kogo zobaczy. Miało to na celu potwierdzić fakt, że mała Magda doskonale pamięta wygląd człowieka, który tak ją skrzywdził i nie rzuca fałszywych oskarżeń na niewinnego człowieka. Tuż po Rudnioku i mamie Klimowiczówny na salę wchodzi Konstanty Pasiek, ojciec Erny. W chwili, gdy ujrzał ceglarka siedzącego na ławie oskarżonych, od razu rzucił się na niego z chęcią wymierzenia samosądu. Został jednak powstrzymany przez policję i przystąpił do składania zeznań. Mówił spazmatycznie, szlochając. Płacz mężczyzny, który stracił swoją ukochaną córeczkę w tak okrutny sposób, wzrusza niemal wszystkich obecnych na sali. Wraz z ojcem łzy ocierają pozostali świadkowie, sąd, a nawet przedstawiciele prasy. Podobno jedynymi osobami, których nie wzruszył smutek i lament Pasieka, był sam ceglarek oraz jego żona. W procesie bierze udział również lekarz biegły, nazywany ekspertem, który zeznaje, iż Pasiekówna zmarła wskutek uszkodzenia, a wręcz zmiażdżenia czaszki. Można więc wyobrazić sobie, z jak ogromną siłą ceglarek wymierzał jej ciosy, skoro kości czaszki były tak pogruchotane,
a mózg uszkodzony w stopniu tak znacznym, że dziewczynce groziło trwałe upośledzenie umysłowe. W procesie zeznaje również Augustyn Lasota, który opisuje, jak usłyszał płacz klimowiczówny i jak ruszył jej z pomocą 8 marca. Opis ten jest nam już znany, więc nie będę go przytaczać. W swojej mowie końcowej prokurator opisuje oskarżonego jako człowieka zwierzę. Jak sam przyznał, najchętniej widziałby ceglarka dyndającego na szubienicy, ale prawo nie zezwala mu na żądanie wyższej kary niż 15 lat pozbawienia wolności, o co oczywiście wnosi. Sam oskarżony w swoich słowach końcowych prosi sąd albo o uniewinnienie, albo o karę śmierci, gdyż jak sam twierdzi, nie chce niewinnie cierpieć w więzieniu. Nie bez powodów zresztą zbrodniarz obawia się wyroku. Jego sprawa, jak już zresztą wspominałam wam chyba kilkukrotnie wcześniej, była naprawdę głośna w całym kraju. I choć kiedyś prawo było nieco inne, przyzwolenie na wykorzystywanie dzieci było większe, przymykało się na nie oko, to mimo wszystko tak makabryczne zbrodnie na dzieciach były napiętnowane w więzieniach, a ich sprawcy nie zaznawali litości od współwięźniów, którzy naprawdę chętnie odpłacali im za krzywdę dziecka. Zresztą po dziś dzień chyba nic się nie zmieniło w tych sprawach. Prośby ceglarka nic mu jednak nie dały. Sąd po naradzie wymierza mu karę najwyższego wyroku, możliwego wyroku, 15 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw obywatelskich na okres lat 10. Żadne okoliczności łagodzące nie zostały wzięte pod uwagę. Również z faktem, iż ceglarek zeznawał, iż był bardzo zamroczony alkoholem. Świeżo skazany opuszcza salę rozpraw, lecz zanim zatrzasną się za nim drzwi, dobiega do niego ojciec Erny i okłada go pięściami. Tym razem nikt go nie zatrzymuje. Zdaje się, że nawet funkcjonariusze rozumieją ból Pasieka i odwracając głowy, pozwalają mu na choćby chwilowe wyrzucenie swojego bólu. W ślad za Pasiekiem podąża reszta. Teraz policja musi już zainterweniować i przerywa lincz, nim wściekły tłum pozbawi skazańca życia. Choć kiedy jego współwięźniowie dowiedzą się, z kim mają do czynienia, ten i tak życia już mieć nie będzie. I powiedziałam wam na wstępie, że ta sprawa jest o tyle szczególna, że przełamała tolerancję w społeczeństwie na krzywdę dzieci. Sprawa ceglarka obiła się szerokim echem w całej Polsce. Zwłaszcza intensywnie komentowany był fakt, że zwyrodnialec dopuścił się wcześniej podobnego czynu. Zresztą podobnego czynu, za który został skazany na karę więzienia, a ta kara była naprawdę kuriozalna. Jak można skazać człowieka, który wykorzystał malutkie dziecko na 6 miesięcy i to w zawieszeniu? Sprawę tę nagłośnił właśnie tajny detektyw, który na swoich łamach pisał. Na tej podstawie osobnicy w rodzaju indywiduum, które dopuściło się poniżej opisanego czynu, korzystają przy wymiarze kary z okoliczności łagodzących, wpływających na zniżenie kary, a więc na skrócenie czasu pozbawienia wolności. Rzecz dziwna i zastanawiająca. Zabójca, który raz w afekcie lub wskutek zbiegu nieprzychylnych momentów pozbawi życia drugą osobę, tragedie małżeńskie, miłosne i tym podobne, otrzymuje najsurowszą karę, karę śmierci lub dożywotniego więzienia. Jakkolwiek być może, że drugi raz przestępstwa takiego by już nie popełnił. Osobnik natomiast zwyrodniały, pobudliwy i zboczony, którego nie można karać zbyt surowo, gdyż wskutek pewnych niedomogów duchowych nie ponosi pełnej winy, korzysta z kary krótszej, więzienia krótkoterminowego. Tak się rzecz miała ze sprawcą poniższego czynu. Popełniwszy już raz przed laty podobną zbrodnię, został skazany na kilkuletnie więzienie, jednak karę mu zawieszono, gdyż sąd spodziewał się widocznie jego poprawy. Tymczasem, pozostawiony na wolności, dał on się znów porwać swemu okropnemu zboczeniu. Dzięki apelowi tajnego detektywa ludzie zaczęli powoli dostrzegać patologie, jakie panowały w polskim sądownictwie.
Jak pisze Krzysztof Gajda, było to swojego rodzaju zapoczątkowanie krucjaty przeciwko wykorzystywaniu dzieci i pobłażliwości wobec sprawców takich przestępstw. Swoją drogą skutecznie poprowadzone krucjaty, o czym świadczy m.in. proces Gawliczka, który odbywał się dosłownie parę miesięcy po popełnieniu zbrodni przez Ceglarka. Opowiadałam wam o nim w poprzednim odcinku. Został on potraktowany zdecydowanie surowiej niż jego pierwowzór. Zwrócono uwagę na fakt, że istnieją dewiacje, których nie da się leczyć i nie są one okolicznością łagodzącą, tak jak do tej pory twierdzono, a wręcz przeciwnie. Takiego dewianta powinno się tym bardziej izolować od społeczeństwa, ponieważ prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni ponownie przez taką jednostkę jest dużo większe niż w przypadku zbrodni w afekcie chociażby. Cóż, niekiedy na szczęście tragedia może przekuć się w coś pozytywnego. Choć w całej tej historii najbardziej żal dwóch dziewczynek, z których jedna straciła życie, a druga najprawdopodobniej nabyła się traumy na całe swoje życie, choć nie mi o tym wyrokować. I myślę, że dość śmieszną sprawą w tym wszystkim jest fakt, że to właśnie tajny detektyw zwrócił na to wszystko uwagę i to on to wszystko zapoczątkował. Dzięki temu ta podła prasa kryminalna, na której tak wieszano psy, przyczyniła się tak naprawdę do ruchu społecznego, który zauważył pewne nieścisłości. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o naszą dzisiejszą sprawę, bo sąsiedzi mi tutaj zaczęli jakoś tłuc butelki za oknem, dzieci zaczęły krzyczeć i się bawić na podwórku i podejrzewam, że zaraz będziecie to wszystko słyszeć na nagraniu, więc to jest chyba dobry moment, aby zakończyć naszą historię. Mam nadzieję, że była ona dla was ciekawa. Dajcie znać oczywiście, co wy o niej sądzicie. Kończę już, bo przejeżdżające tramwaje nawet uniemożliwiają mi pożegnanie się z wami. Tak więc do ponownego usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.